Cześć moi drodzy, nagram dla Was film o tym, jak możecie odnaleźć materiały w klubie, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają i nie do końca jeszcze wiecie, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Po pierwsze, na naszej stronie, czy korzystacie z komputera, czy z telefonu, na górze jest zawsze wyszukiwarka. I tutaj możecie znajdować różne rzeczy po poszczególnych słowach. Na przykład wpiszecie sobie kłus, i pokażą Wam się materiały, które w nazwie, czy filmy, czy artykuły mają kłus. Jeżeli zrobicie to, nie wiem, z inną nazwą, schemat ósemki, wstążki, czy przesunięcie przodu, będzie się działo to samo. Wyszuka Wam filmy, artykuły, live'y. Jeżeli chodzi już o same filmy z klubu, to jak zajrzycie sobie w menu, to najnowsze materiały macie tutaj w nowościach w klubie. I będą to materiały około, tak mi się wydaje, miesiąc, może troszeczkę dłużej, to co było w ciągu ostatniego miesiąca. Potem macie podział na pracę na linie, pracę na wolności, jazdę w stylu wolnym i jazdę w ustawieniu. Tutaj te filmy, które się pojawiają, są podzielone na poziomy. Ich kolejność jest uzależniona od czasu, kiedy się pojawiły, czyli nie są w kolejności na przykład uczenia. Ale jeżeli wejdziecie w pracę na linie, to tutaj już macie taką stronę program nauki na linie i tutaj ułożyliśmy dla Was wybrane te główne filmy już w kolejności uczenia. Z siodła też się coś takiego niedługo pojawi. Macie trzy poziomy podzielone na kolejność uczenia. Oczywiście nie są to wszystkie filmy, jakie są dostępne w klubie, ale takie podstawowe, gdzie macie konkretną kolejność. Macie też filmy tematyczne o pracy na drągach, o dwóch linach, o młodych koniach, o pracy w ręku, o przyczepie, w terenie, jakieś filmy takie teoretyczne. One też, ich kolejność jest poukładana według pojawiania się w klubie, więc niekoniecznie w kolejności uczenia. Ale jak wejdziecie w materiały dodatkowe, to macie coś takiego jak pliki do pobrania, tam macie ściągi i PDF-y i tutaj, moi drodzy, jestem niezalogowana, zaraz się zaloguję, tutaj możecie zrobić sobie, wydrukować plik, który pokaże Wam tabelę zadań. I jest to taka stara tabela, którą ja wykorzystuję do zorientowania się i pokazania Wam, jakie ćwiczenia po kolei można robić. Tutaj są tabele do pracy z ziemi, z siodła na pierwszym poziomie, a tutaj macie na przykład tabele do pracy na linie i otwierają Wam się trzy poziomy pokazujące nazwami ćwiczenia według kolejności uczenia. Tak mniej więcej. Oczywiście jak będzie pojawiała się książka na linie z poziomu drugiego, to te ćwiczenia będą już bardzo konkretnie ułożone. To nie będą oczywiście jak zawsze wszystkie, jakie tylko mogą być, bo byśmy tych książek nigdy nie skończyli. To będzie ta podstawowa baza, która jest niezbędna, żeby drugi poziom u konia można było zaliczyć, żebyście mieli tą podstawową wiedzę. To samo mamy z siodła. Zobaczcie, jest podział, tu nawet już nie pisałam poziomów, ale macie trochę, można powiedzieć, kreskami zaznaczone. Po kolei ułożone są ćwiczenia, żebyście wiedzieli mniej więcej, w jakiej kolejności uczyć, ale też i schematy, które się ćwiczy z siodła. Więc jeżeli chcecie sobie ułożyć sami gdzieś ten program pracy, to jak najbardziej korzystajcie z tabel, korzystajcie z tych tabel z pierwszego, z drugiego poziomu, korzystajcie też z tych tabel podzielonych na trzy poziomy, żeby wiedzieć, jakie ćwiczenia wybrać. Nie zapominajcie o wyszukiwarce na górze poszczególnych haseł. O tym, że macie ćwiczenia podzielone na płaszczyzny, lina, wolność, freestyle, ustawienie i na konkretne poziomy. Macie też filmy tematyczne. Jeżeli czegoś nie wiemy, to oczywiście zawsze możecie pisać, pytać, nie ma problemu. Ale korzystajcie z wyszukiwarki i korzystajcie z tego podziału, co mamy tutaj. W pracy na linie macie jeszcze stronę dodatkową z ułożonymi według kolejności uczenia filmami. Sukcesywnie będzie się pojawiało też siodło i wolność. I na tym najbardziej bazujcie.
i oczywiście na książce z pierwszego poziomu lina i siodło. Jeżeli są jakieś problemy, to po prostu piszcie.